dobry, jesteśmy dzisiaj w bibliotece na Wawrze, gdzie 17 listopada spotkamy się z blogerami, vlogerami, bookstagramerami, też wszystkimi twórcami internetowymi, którzy piszą i mówią o książkach, bo 17 listopada organizujemy drugą edycję Literackiej Stolicy. W zeszłym roku Literacka Stolica odbywała się w Big Book Cafe, a w tym roku przenieśliśmy się na Wawer, do wypożyczalni nowo otwartej biblioteki na Błękitnej. I w tym roku również zmiana jest taka, że wspiera nas bardzo aktywnie nasze miasto stołeczne Warszawa i Biuro Kultury Miasta Stołecznego. I w związku z tą współpracą też organizujemy to wydarzenie właśnie tutaj, ponieważ chcemy pokazać, że blogerzy również wspierają biblioteki. I że się podpisujemy pod programem wsparcia bibliotek, nie tylko pędzimy za nowościami, ale właśnie również chcemy wspierać te miejsca, jakże ważne w promowaniu literatury. Jesteśmy akurat w tej bibliotece, bo ona jest super. Super jest dlatego, że jest nowiuśka. Nowiuśka. Nie wiem, chyba 2 miesiące działa, może miesiąc. Jeszcze jest dużo w ogóle pustych półek, wiecie, wszystko jest, pachnie nowością, meble pachną sklepem. Ona jest też nowoczesna z tego względu, że ma po prostu, stosuje nowoczesne rozwiązania. Jest na przykład automat do zwrotu książek, jest tak jakby paczkomat książkowy, czyli możesz sobie zamówić przez internet książkę i odebrać przed biblioteką w dowolnym momencie w takim paczkomacie na książki. Mhm. W weekend, wieczorem, kiedy jest nam wygodnie. Jest też taki samoobsługowy automat do wypożyczania książek już w środku, także jeżeli bibliotekarz jest zajęty, to możesz sobie samemu zeskanować książkę, wyjść i bramki nie będą kipczały. Od razu wiadomo, że ona jest od nas, więc trzeba mieć kartę biblioteczną. Tak wygląda nasza karta biblioteczna. Jest jeszcze ze starym logiem, jeszcze nie zdążyliśmy wszystkich zmienić. W każdej książce jest etykieta, która określa, czy książka jest w bibliotece, czy jest na koncie czytelnika. Ona jest świeżo wzięta z półki, więc właśnie trzeba być zapisanym. I od razu szczytujemy kartę, pokazuje się konto czytelnika. Ja w tym momencie kładę książkę. No właśnie, ona jest w tym momencie jest dostępna. Klikam wypożycz. Wskakuje do mnie na konto. Zabieram. Transakcja zakończona. Dziękuję. 15 sekund. W tym momencie mogę wyjść i bramki nie będą piszczały. Możemy się przejść, zobaczyć, czy nie będą. Okej, to najpierw nie piszcząca. To jest książka, którą wypożyczyłem. Okej. Można zamówić przez internet, my ładujemy, przychodzi czytelnik. No ja w tym momencie nie mam żadnej zamówionej, ale działa to dokładnie na tej samej zasadzie, czyli sczytuję kartę. No w tym momencie mam tak książek do odbioru. Ale gdyby były, to by były załadowane i wtedy otwiera mi się... Rewelacja. Czyli trzeba już czekać jakby w godzinach otwarcia, czyli w weekendy, tak samo jak zamówię sobie w piątek, to jest rano, ona sobie tutaj czeka przez weekend. Dokładnie. Wspaniale. No nic z tego korzystać. A żałuję, że nie mieszkam na Wawrze. Ale nie ma problemu, można się zapisać. Nie ma już rejonizacji, więc 5 no tak, minut. To prawda. Jak się ma dowód osobisty, to można prawda. Bez problemu się zapisać i korzystać u nas. A poza tym my w ogóle, ta pani i ja, przynieśliśmy książki do biblioteki, bo jednym ze sposobów wspierania bibliotek, oprócz tego, że na przykład wypożyczamy książki, jest możliwość oddania książek, które nam zalegają na regałach. Zwracamy się tym razem nie do zwykłych, nazwijmy to, czytelników, a do was, blogerów, szczególnie dlatego, że wszyscy wiemy, że książek dostajemy dosyć sporo, mniej lub więcej, ale dostajemy i często one gdzieś tam sobie zalegają na półkach. Myślę sobie, że warto część z nich chociaż oddać bibliotekom. No więc my też przynieśliśmy książki do biblioteki. Ja mam 3. Ola ma jakąś dużą pompkę strasznie. Nie, 1, 2, 3.
4. Mamy nadzieję, że się biblioteka będzie cieszyć. Tak, i no tak jak powiedziałam, czasem nam mówicie, czy mi przynajmniej ostatnio na Insta Stories mówiłam, że oddałam książkę swojej biblioteki na Ochocie. Ze dwie osoby mi napisały, że zdarzyły im się sytuacje, że biblioteka nie chciała przyjąć książek, natomiast najczęściej to są takie historie, kiedy oddajecie książki stare. No ja wiem, że to nie jest tak, że stara to nie mało warta, tylko że faktycznie biblioteki chętnie przyjmują nowości, no bo na nie nie mają środków, a na nie jest duże zainteresowanie nowościami w bibliotekach. A teraz idziemy na dół oddać książki. Teraz siedzisz tak okej? Okay? Że ci wygodnie? Strasznie mi się coś wrzyna. No bo jesteśmy w części czytelni dla dzieci. Są jakieś ciasteczka. No dobra. Czas na recenzję. Dzisiaj recenzja najnowszej książki Małgorzaty Reimer, czyli Błoto słodsze niż miód. To jest książka o Albanii. Książka na pewno bardzo poruszająca, czasami wzruszająca, mocna. To jest zbiór reportaży, to jest zbiór historii ofiar komunistycznego reżimu w Albanii. Świadectwa osób, które znalazły się w tej książce, które opowiadają swoje historie, są naprawdę poruszające, zadziwiające. To jest książka, dzięki której dowiadujemy się, jak naprawdę wyglądał komunizm w Albanii. I ta wersja albańskiego komunizmu jest naprawdę przerażająca. To jest wręcz niewiarygodne, jak w takim małym państewku, właściwie odciętym całkowicie od świata, reżim kontrolował swoich obywateli, jaki wielki wpływ miał na ich życie, skalę tego cierpienia zadawanemu własnemu narodowi. Można chyba porównać tylko do tego, co działo się w Związku Radzieckim w najgorszych latach i chyba do Korei Północnej. Tam w książce też pada takie porównanie, bo to był kraj naprawdę odcięty od świata. Kraj, którego obywatele byli karmieni propagandą, którzy nie wiedzieli de facto, jak wygląda świat na zewnątrz. Książka składa się z historii opowiedzianych z perspektywy bohaterów, którzy opowiadają o swoim życiu. To są, można by powiedzieć, takie monologi, w których autorka pojawia się jako na przykład narratorka bardzo rzadko. Zresztą Małgorzata Reimer zapowiadała w jednym z wywiadów, że ta książka, ta najnowsza, różni się od jej poprzedniej książki o Bukareszcie właśnie tym, że Reimer oddała jakby głos swoim bohaterom. To bohaterowie prowadzą tą opowieść. I w tym samym wywiadzie, to był chyba wywiad w dwutygodniku, Reimer powiedziała, że przez to ta książka nie jest taka literacka jak poprzednia. Ale po przeczytaniu Błota słodszego niż miód muszę wam powiedzieć, że te opowieści, mimo że są jakby opowiadane słowami samych bohaterów, one są bardzo mocno przetworzone literacko i widać w nich ogromną pracę Reimer. Więc to nie jest tak, że to są jakieś monologi sauté bez żadnej obróbki. Ja tutaj naprawdę znalazłem literaturę, bardzo dobrą literaturę faktu i myślę, że jeżeli podobał wam się Bukareszt, czyli poprzednia książka Reimer, ta też będzie wam się podobać, jeżeli chodzi o język, konstrukcję tekstu. Ale podsumowując, po przeczytaniu tej książki muszę wam powiedzieć, że czekam na drugą część, bo będzie druga część, która już wiem, że będzie interesować mnie o wiele bardziej, bo ma opowiadać o współczesnej Albanii, o tym, co stało się po upadku komunizmu i jak Albania poradziła, a właściwie chyba nie poradziła sobie z transformacją. Tutaj w tej książce pojawiają się już takie wątki, ale one są ucinane. Ja się bardzo denerwowałem, dlaczego one są ucinane, bo po prostu mnie bardzo interesowały. Ale dowiedziałem się, że będzie już wkrótce druga część, więc ja się nie mogę doczekać. To tyle o tej książce. Dajcie znać, jeżeli już ją czytaliście i powiedzcie, co wy o niej myślicie.
zobaczcie, a tutaj przed tą biblioteką jest jeszcze siłownia, więc nie dość, że leczycie ducha książkami, to jeszcze ciało fitness możecie wytrenować. Fitness dla ciała. O właśnie. W ramach współpracy z wydawnictwem kobiecym chcemy wam pokazać książkę, która premierę miała pod koniec października. To jest to książka napisana przez włoską pisarkę i aktorkę, która wcześniej zajmowała się właśnie aktorstwem, potem zaczęła pisać. Przez długi czas nie mogła jej wydać, zasadniczo przez 20 lat próbowała dotrzeć do wydawców i wydać książkę. Nie udało się to, ona wzbudzała jakieś takie różne skrajne emocje i kontrowersje. Dopiero po jej śmierci, 2 lata później, jej mąż wydał Sztukę Radości, no i wzbudziła ta powieść duże zainteresowanie w świecie. A wydawca pisze na okładce tak. To wnikliwe spojrzenie na XX wiek, najważniejsze wydarzenia polityczne i zmiany społeczne widziane oczami niezwykłej kobiety, która łamie reguły przysiągniętego faszyzmem patriarchalnego społeczeństwa. To się gibie cały czas. A bo ty co robisz? A to czy ty nie jest sprzężone? Nie. Dużo czytania. Wśród patronów medialnych możecie zobaczyć również nasze koleżanki z krótkiej przerwy, Justyna i Natalia. Pozdrawiamy serdecznie. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, młodszych, starszych, najmłodszych, najstarszych, do tego, żeby się przychodzili do naszych bibliotek, a szczególnie tutaj do Kulturoteki, gdzie znajdziecie dla siebie to, co sobie wymarzycie. Zarówno książki, jak i gimnastyka, praca z komputerem, praca z książką, nauka i relaks. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Jacek Czarnowski, jestem dyrektorem Bibliotek Publicznych w dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy. Tutaj pan dyrektor Bibliotek Wawerskich powiedział nam, że to logo to jest na razie pierwsze logo takie, z którego korzysta biblioteka, ale to logo będzie na wszystkich warszawskich bibliotekach wkrótce, więc jeżeli je zobaczycie, to znaczy, że macie do czynienia z biblioteką. No to co, to tyle na dzisiaj. Dzięki i za tydzień wracamy tutaj i organizujemy literacką stolicę. My się nie możemy doczekać. Jeżeli podobał wam się ten filmik, dajcie lajka. Napiszcie nam, czy korzystacie z bibliotek i czy oddajecie do nich książki. I w jaki sposób biblioteki lub bibliotekarze, bibliotekarki odnoszą się do książek, które oddajecie, czy są chętni do przyjmowania. No i to tyle. Bardzo dziękujemy wam za uwagę i do następnego razu. Do zobaczenia.